Siemaneczko, witam na starych szmacach. Szmac, 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 szmac. Tablica czadowska k***a nowo i znowu nowy rozdział. Tema. Szmanko, szmanko. Bo co mi gry stało? Stało? Słuchaj. Ile tego potrzebujesz? Tak, stało. 18, ile tego chcesz? Piątkę, dwójkę, jedynkę? Piątkę. Dobra, słuchaj. Za chwilę do ciebie zadzwonię i powiem ci, że gdzie masz podbić, bo kurwa jest na chwilę na mieście gra, bo bez zakupy. Dobra, ile za to? Daj mi kurwa 5-10 minut, bo muszę z kimś wykonać rozmowę. Za chwilę do ciebie dzwonię. Dobra. Nie. Słuchaj, stary, dostałem informację. Tego ochroniarza chcesz kupić olbrzyma z mojej gaci. Takiego wielkiego potwora trzymam. Skąd wiedziałeś, że to jestem ja? Co? Co powiedziałeś, że to jestem ja, cholera jasna? Dobra, słuchaj, przejdźmy do tematu, kurwa. Pokaż mi tego obrzyma, kurwa, i zobaczymy, o co chodzi, ty. Ja muszę zobaczyć, w jakim to jest stanie i czy, kurwa... I czy... Tniecie? Kurwa, dlaczego? Słuchaj! Pokaż mi, kurwa, co masz tam w tych... gaciach, ale to chyba tutaj nie na zewnątrz, co? No do środka, dlatego na wanili chciałeś spotkać, nie? No, dobra, kurwa, masz... Pani, to nie... Masz tego... Nie, bo kurwa, muszę was przeszukać, ja z bronią nie... Masz, w samochodzie. Aha. No to ale... dawaj kurwa, gdzieś zajedziemy na jakieś tunele czy gdzieś kurwa i pokażemy to. A to ja mam tylko siekierę, nie? No i w gaciach oczywiście. Jest on sprzęt. Dobra. Stary, pokaż się. Halo! Słuchaj, wiesz gdzie jest Chamberlain? Wiesz Chamberlain, Chamberlain, wiesz gdzie jest Chamberlain? Tak, wiem! To podbij kurwa do ostatniej klatki od Chamberlain w stronę Grove. Czy mam się przetransportować? A ty nie masz żadnego auta? Ty nie masz żadnego auta! Ty nie masz żadnego auta! No właśnie nie mam, właśnie nie mam! A gdzie ty jesteś? A przy... kurwa przy komendzie. Dobra, to spotkajmy się w takim razie kurwa... przy sklepie ubraniowym obok komendy. Ubraniowym? Siemano! Wklejaj się tutaj! Ładuję się! Co, swędzi się nam sek? Kurwa, pusto w nosie, umieram kurwa. Zaraz ci go kurwa napełnimy. Czaisz? Dawaj tu na klatki, nie rób przypału. Czaj, to masz ściano. Zaraz mi dasz ściano, nie byś mi podawał na ulicy kurwa, kurwa jebany bydlaku. Nie będę, jeszcze się przyczałem, sąsiedzi będą wiedzieli, że latam z towarem kurwa. Oni nie wiedzą, że ja w ogóle kurwa gdzieś pracuję, myślę, że jestem bez roboty. Więc klejaj mi się na klatkę i czekaj kurwa i nie robi lipy. Chodź tutaj na górę. Dobra, słuchaj, zaraz do ciebie wyjdę, dawaj to ściano. Cześć. Kurwa z kapustą. Masz kurwa z napiwkiem. Słuchaj, ja wejdę, ja ten z kolegą tego wezmę, kurwa, pożyczę piłkę i popkę, dobra? Mało! Budzisz mnie, kurwa, po nocach! Dobra, mamy na spokojnie, tylko z koleżką na chwilę, dobra, nic, kurwa, to moja stara, cicho bądź, kurwa. Dobra, dobra, zaraz wejdę, stary, zaczekaj chwilkę, kurwa, tylko nie rób tutaj hałas na placy. Dobra, dobra, uwaga, uwaga, to żadne brednie, to kurwa, żadne brednie! Kurwa, bach! Raz. Właśnie tak, umarł mu poprawia. Synu, co ty tam robisz? A gdzie on jest? Sorry, droga matka mi opierdolę na kwadracie. Domu, co ja wróć do domu? Dobra, samki rybo, ja pierdolę. Mam już kurwa 25 lat, to chuja. Czysa. Dobra, masz dołę. Dobry. Słuchaj, to wszystko jest dobrze zmazane, rozumiesz? Słuchaj. Za te panią już można się rozlić chyba. Wow! Nie mal mi na klatce, bo ci kurwa zaraz w łeb zajmie, rozumiesz? Nie masz mi kurwa walić na klatce, stary. O ty kurwa. Nie lubi lipy na klatce. Dajmo! Co to są za krzyki? Co to są za krzyki? O nic, nic mamo, nic, nic mamo. Po prostu kolega ma zapaści, mamo. Kolego ma zapaści, kolega ma zapaści. Jezus, ty, na pociga tak, że się bierze suma. O kurwa. Wypierdalaj, są czpuni narkomani, gąsi, bo ci zaraz zajmę kopatę, no! Daj, bo zaraz zezwoję na policję! Wypierdalaj, są bochci, zaraz zajmę! Gąsie, kurwa! Jesteś Spidermanem! Jesteś Spidermanem? Poczekaj chwilę!
Daj mu, co tam się dzieje? Nic. Samo, nic. Nic się nie dzieje, spokojnie. Nic się kurwa nie dzieje takiego. Ja to kurwa załatwię. Ja to kurwa naprawię. Daj mu lampę cigara. Spokojnie, mamo, to są tylko po prostu biznesy, kurwa. Kolejny dzień kurwa życie spłynę. Kurwa, nie! Uju. Napierdalaj, otys. Ej, co jest, kurwa? Ja mam teraz zamknąć to mieszkanie? O kurwa, ja wszedłem do mieszkania! Dawaj, chujoza! Muszę zadzwonić po policję. Słuchaj, zaczekaj halo. Halo? Zaczekaj na klatce, bo zaraz się pogodzimy, dobra? No, pierwsza klasa. Co? Zaczekaj na klatce, zaraz do ciebie wyjdę. Nie, ja zwijam. Nie zwijaj, zaczekaj chwilę. Dobra. O, tak słuchał. Halo, dzień dobry, ale spidzi się. Dzień dobry, proszę o pomoc, pod moim mieszkaniem jest jakiś bandyt, tylko że to nie ja dzwoniłem. Jak coś to nie ja dzwoniłem, dzwoni mi do drzwi i stoi z nożem i ma narkotyki przy sobie. Szybko! Która klatka dokładnie? Która klatka? Na samym końcu, Chamberlain, przy bramie, takie kurwa klatka, taka zielona brama. Zielona brama i tam co, od razu kurwa klatka, trzeba na szybko. O, się dobieramy do mieszkania! Puka mi do drzwi! O, kurwa. Mam nóż za pasem. Halo! Ty kurwo, konfidencie! Co? Ty kurwo! Co? Halo! O! Halo? Problem! Daj mu, to już ten telefon! Nie powiem, że on kapusi przy nich. Czy pan, ten pan ma przy sobie narkotyki? Stoi pan. Co ty kurwa? To jest klej dupę kurwa! Czpunie! Żadnej narkotyków nie mam, idę właśnie na trening! Ej! O! Kurwo je pana! O! Kurwa! Stój! Dobrze tak! Czpony do wora! Chuj tu chodzi. O co chodzi? No kurwa, no, podobno goś robi jakąś szypę. Podobno od dwóch dni kurwa spał na klatce i go kurwa kurwa sąsiedzi zgłosili kurwa i podobno kurwa ktoś tutaj ten doniósł na niego i go kurwa teraz napali. Ale to... Stary, przypał robił, opierdalałem tu chłopaki towary, on z dupy strzelał kurwa, ćpał, przypał robił, ty go teraz pał wypiłem. Ty to się wypierdalaj, co zaraz ci zajebie, skurwysynu. Co? To agresy się szerzy. No, wypierdalajcie raz. Serio? A panowie, ja wchodzę. Słuchaj, chodź na chwilę, chodź do okienka. Chodź do okienka. Słuchaj. Ty, jakiegoś tam ćpuna wywinęli właśnie, podobno kurwa latał z towarem, jeden z większych dealerów na czabule. A ty co masz? Co ja mam? Ja nic nie mam. No, chodź na boczek, dogadamy się. Czekaj, gdzie na boczek, kurwa? Dajcie mi podatranie, możemy przy policjancie to robić, rozumiesz to? Co masz w tym plecaku? Co mam? No, w plecaku nic aktualnie nie mam, ale... O, co to się dokładnie, kurwa, jeszcze chłopaki, rozchodź, weź! Kurwa, fucking, kurwa, dance! Stary, mam najlepszy kresza w okolicy, tak chłopa wygięło, że go teraz psiarnia zawija, bo nie wiedział, jak ma sobie poradzić z fazą. Mogę wam opierdolić truaka, chcesz to chodź na klatkę. Na klatkę? A co tam robisz na tej klatce, człowieku? No przecież nie będziemy chyba tu opierdolić, przecież nie będziemy opierdolić, wam opierdolić tutaj towaru, no nie mam go przy sobie, muszę je zawadzić kurwa na górę, do matki wejść po ona, po cichu muszę na czworaka wejść i zwłaszcza wam torby. Wiesz ile razy leżałem na tej klatce, kurwa już pobity? Człowieku, stary, nie wiem co ile razy leżałeś, ale ja tu od dzieciaka mieszkam, kurwa. Nie było mnie, kurwa, parę lat i wróciłem, stary, nie wiem co się ty, działo. Daję ci teraz pistolet, kurwa. A to twój ziomek, czy nie? Pojebał cię, a co, no myślisz, że się szpulami zadaje? No w sumie wyglądasz na takiego jednego, wiesz. No kurwa, oszalałeś? Dlaczego tak wyglądam, kurwa? Z tą brodą to tym bardziej. A z tymi okularami, poczekaj. Też jestem. No z okularami może wyglądam całkiem normalnie. My też śpiemy. Walczy do R. Oczywiście, o kurwa, nieźle. Wiesz, ale my walimy tak, żeby do ścianki się przykleiła, nie? Ja wożę konia na telewizję. No to chodźcie na klatkę, to mam pierdolę dobra, chcecie, on zajebisty kokos, teraz wyjechał, kurwa. Chcecie dobrego kokosu spróbować ze starych, kurwa, czasów. Co to się dzieje? To właśnie to,
O, nieźle, nieźle. Ech, kurwa, mało leci. Kurwa, mało leci. Proto, dowóz kryształu. Kurwa. Nie, nie. Jest was więcej, dawać tą staweczkę na pięści. Zapraszam. Ja dlaczego? Zapraszam. Ja dlaczego? Bez zeznań. Dlaczego? Jaki zeznań? Przecież widzę, że pan dzwoni do mnie i pan dzwonił, odebrał jak ja do pana dzwonię. Myślę, że to Krysta. Nie zmyśla pan tutaj wariata, tylko idziemy, gadamy. Nie udaje pan tutaj. Nie jestem głupi. Ciszej, ciszej, bo chyba. się dowiedzą, za panie gliniarzu, panie. Dobra, co pana łączy z tym gościem? On mówi, że pan mu narkotyki sprzedawał i że pan mu nie chciał więcej sprzedać i dlatego się dobijał do pana drzwi. To chyba kurwa go oszalało, niech pan mnie przeszuka, jak pan chce i zobaczy, ja nie mam żadnego kryształu, cholera jasna. Wszystko ma na chacie, Zesrała się, nic takiego nie miałem. Pan mówi, że w pana plecaczku znajduje się ładna paczka. Wie pan coś o tym? Jaka kurwa paczka? Jakaś ładna paczka, dobra. Pokazuje pan, co jest w tym plecaczku? No panie kochany, ja mogę panu pokazać wszystko samo, ale... Dobra, otwiera pan ten plecaczek. Dobra. Niemiły jest pan. Dobra, panie. On naprawdę panu groził? Słuchaj, nic mi nie groził. Groził panu czy nie? Nic mi nie grozi, kurwa, ja... Co ja mam wspólnego z tą sprawą, proszę pana? Ja nie mam nic wspólnego. Nie wytrzymam z wami, ludzie, nie wytrzymam. Ale co mnie interesuje ten szpół? No mnie nie interesuje w ogóle. Jak daj mocno, że w porządku? No przecież matko, nic się nie stało. Chłopaka zawinęli, wiesz, zawinęli chłopaka, kurwa, zawinęli go na bęben. Ale coś tam powiedzieli, że on podobno narkoman, ale to nie moje w ogóle towarzystwo, żeby sobie nie myślała, że ja w ogóle kurwa napierdalam towar, wiesz? Nie, jasno, ale takie podejrzenie chyba nawet nie zdaje się w ogóle z tymi chuliganami. Nie, nie, mamusiu, mamuszka, nie! Ja się nie zadaję w ogóle z chuliganami, ja ten... Idę do pokoju, pójdę sobie ten... Znowu podzielić sobie kryształ, Pa, jak do bindu weszła animacja, kurwa! Ja pierdolę! Nie, no dobra, lecimy do chłopaków po kryształy. Wezmę trochę towaru z chałupy i ich poczęstuję, tak. A, jest sklep otwarty z ubraniami, trzeba dzisiaj manekina wyjebać. No nie, zamknięty. Ale spokojnie, Sakura Fashion. Chuj mnie to interesuje. Pewnie ta osoba pisała kurwa parę miesięcy kurwa podanie na ten biznes, ale ten biznes upadł przez chmiela. Stary, codziennie będę walił manekina z tego sklepu. Drugie, zatrudnię się tam, będę opierdalał LTD. Skąd się wziął ksywa TD? Od LTD. TD ma 300 par butów. Kurwa, to jest po prostu krótka piła. O, siemanko. Macie tego kryształu trochę? Gdzie fleka ma? No przyjechałem po ten, kurwę. O, siema stary. Przyjechałem po trochę tego kryształu, stary. Co ja muszę sprawdzić, ile mam w furze, nie? A, masz... To chodź ze mną, ja bym sprawdził. Dobra, spokojnie. Słuchaj. A, słuchaj, ile masz tego kryształu na handel? 10, stary, 10 paczek. 10 paczek, no dobra, to możesz zarzucić, nie powiem cenę. Możesz mi coś tam zarzucić, kurwa, weź tak jest. Nie wiem ile to chodzi, ile to chłopaki, bo ja się nie znam na tym poczcie. No, jakoś znasz to po 60, a jakoś nie za to po 65 jakoś możesz dać. Po 60, daj mu po 65 grama i będzie git. Stary, jeszcze mogę do tej mety mogę ci jeszcze dorzucić coś, stary, jak chcesz. Co ty mówisz, co takiego masz? Czekaj, bo jeszcze wam w ogóle kwitu nie dam, a gotówki ja mam. O kurwa, zapomniałem, stary, wszystko mam na karcie, kurwa, wziąłem kartę matki. To dawaj tutaj się na sklep, na Forum Drive przejdziemy, to ja wam wypłacę co? No to chodź się. No to dawaj. Tak, zatrzymaj, już się dałem tutaj te. Dałeś mi towar, dobra. Tak. Bo stary, chcesz zostaje prezerwatywę, bo dostałem. Nie, stary, co mają kurwa, czy ja mam niezużyta, telefon, niezużyta, nowa z wanili, pracuje na wanili, nie? Nowa prezerwatywka. Mi się przyda. Ale to dla ciebie już za 200. Kto nawija? Halo! Wypuścili mnie, chcę więcej kryształu! Stary, na radę ogarnąć. Coś przerywa. Kwina. O, halo. 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 Stary, szybko chodzisz, czarny. Ty, dzwoni do mnie, kurwa, jakiś, kurwa, numer wciarski chyba. O, halo. O, kurwa. Halo. Tak, słucham, z tej strony... Filip Masłowski. Jak? Filip Masłowski. Nie no, nie wkręcaj mi kitu, dzwoniłem po kryształ na ten numer. Stary, potrzebuję więcej, halo. Sorry, I don't speak English, halo. I don't speak English.
I think you called to the wrong number right now. Ty stary, dzwonią chyba do mnie jakieś kurwa kryminalne po prostu. Przyśpiewane. Albo mi się coś wkręca, albo mi się coś wkręca. Ty kurwo jebana, e! Dobra, Beggy wyl... Chodź, stary. No przecież nic ci nie zrobiłam, znowu chłopaki mi zdemolujecie sklep! Ty, czego ona tak żryje? Czego ona tak żryje, stary, ty? No to kurwa jest, ty! Stary, ty, Diamond, czy to ty? Ja pierdolę, nie widziałam cię chyba z 15 lat! No tak, to ja. Co, a ty znasz tą babkę tutaj, co pracuje? Stary, no to jest Angelina Jones, kurwa, nie wiem czy ją kojarzysz, ona gra jakichś filmach fotograficznych dla kurwa dorosłych ludzi. Coś tam jakiś chłop z mieczem stary, latał jakimś dziad. Wiem, tam są niezłe ciuchy, moglibyśmy kurwa wejść do kurwa z pikaczem z metalowym, kurwa tym odrywaczem metali, kurwa tym magnezów. Do przebierani po kolei moglibyśmy założyć na siebie z 15 par gaci, zajebistych spodni i koszulek. Tylko że miał mieć tę samą dobrą płachtę, ale wypierdolilibyśmy w chuj towary, byśmy mogli to opierdolić. Kurwa, co chyba znowu do mnie przyjazd. Kurwa! Cześć. Słuchaj mnie. Tak, słucham? Słuchaj mnie. To ja dałem cynk. Psy wjadą na twoją chatę za 15 minut. O kurwa, dobra. Chowaj przedmioty, jakie tam masz. Dobra. Pana, muszę lecieć na chatę, bo psy mi wjadą na chałupę, ja mam 100 towaru. Kurwa mać! Pan Nokia Melodia dzwoni, ktoś tu chce męża. Nokia telefon dzwoni, ktoś tu chce męża. Halo? Coś przeryło! Mamo! Mamo! Posłuchaj, bo ja mam ten... Słuchaj, za chwilę tutaj przyjadą, mieszkanie jest na ciebie, tobie do pokoju, słuchaj, bo twojego pokoju nie sprawdzą. Ale jak to... Jak to kurwa policja? Jak to policja? Czekaj, bo co mi właśnie chciałaś? Poczekaj! Halo? Słuchaj, mają nakaz, będą gotowi do nalotu za 10 minut. Może nawet i szybciej. Pakuj się i wymelduj z tej chaty. A tutaj przecież mieszka moja matka, ta chata nie jest na mnie! Wyjeb ją z chaty! Ale... Nie ma innej opcji, albo psy wiebią jej kulę. Słuchaj, ja odłożę towar w salonie u matki, bo tylko mój pokój. Ale policja może tylko mój pokój. Policja może tylko mój pokój przeszukać, rozumiesz? Szukają całą chatę. Słuchaj, kiedyś do mnie policja wjechała już na chatę i mi tylko mój pokój mogli przeszukać. U mojego starego w ogóle nie grzebali. Więc kurwa, ja schowam do matki i będziemy szypały. Powodzenia. Serio, kiedyś odjebałem straszną lipę, tylko kurwa szukali u mojego starego. Wcale mojego pokoju nie wyszukiwali. Matka, to w ten kurwa wazon schowajmy. Jaki towar, kamoju? Spokojnie, to są tego kurwa kryształy grudu. Wezmę ten towar, kurwa, schowam tego w tego kota. Na szczęście moja matka kurwa ten, jak dzieliłem kiedyś towar, pamiętam kurwa, jeszcze jak mieszkałem na Chamberlain, to grałem kurwa w różne gry przy komputerze i miałem tam kurwa taką... przy komputerze miałem szalkę kurwa w biurku kurwa i wyjmowałem szalkę, kreśliłem towar, ale towar mi upadł na ziemię i potem się bałem, że mi kurwa przyjdą pały na kwadrat i kiedyś pamiętam matka mi wciągnęła w kurwa wszystko kurwa cały towar spod biurka i nie miałem przypału. Naprawdę, bo myślałem, że to kurs kurwa. Więc także jest wszystko bez lipy. Taka sama tego historia. Ja już czarnuchu, co jest? Panowie, jak są kasą? Jak są kasą? Bo nie ukrywam, że trochę mnie zdenerwowałeś, stary. Zabrałeś ten towar i teraz. Co to jest? Stary, na spokój. O kurwa! Jo, wyluzuj. O kurwa, bo wyjebałeś stary plumpę. Ty zajebałeś się o koleżkę. O damn, bro. Kurwa, mać, stary, ja mam ten cash, mam to wszystko, tylko. Kurwa, masz. Stary, bo wiesz, ja po prostu nie lubię stary, jak ktoś mnie wali na ścianę. Wysodzi, stary. Stary. Dostałem cenę, że podobno kryminalne się kręciły pod moim kurwa blokiem i stary musiałem zawinąć cały towar i kurwa moja matka go wciągnęła odkurzaczem. Kurwa, bo miałem wszystko pod biurkiem, gdy kryształem z grudy i zawinęła to wszystko, myślałem, że to jest kurwa kurz, ja pierdolę, nie mam towar jeden na oparach, kurwa mać. Damn, bro. Dobra, stary. Rozliczmy się i stary... Co on ci zabrał towar z Scotty? Stary, karty. Nie zdążę zapalić. On leci na oparach leci. A przed chwilą mi wyjebał. Widać, czemu Jamie leży na chodniku? Wytłumaczysz mi to czerwony kapturku? Dostał. Czerwony kapturku? Przepraszam, że kurwa ci tego nie dałem się, ale dostałem się w tym, że kryminalne mi się kręciło po chałupę.
Boże, co się dobra, stało? A stary, ważne, że już uregulowano, mamy wszystko wychodzić. Nie, stary, teraz jak wjadą, to i tak mieszkanie jest na moją starą, to nic nie znajdą, bo kurwa, jak znajdą, no kurwa. Co jest taki trane, stary, nic nie znajdą. Gorzej, jak stary, otworzą odkurzacz. Nie, oni mogą mi tylko przeszkadzać mój pokój, stary, jak mieszkam za starą, więc jest bez lipy, kurwa, ale wszystko jest taki trane. I się dowiedzą, że lubisz grube baby? Co? Nie, ale... Znaczy, to się w sumie nie jest. Lubisz grube baby, tak? Ja lubię tylko takie, kurwa, skarżę. Co? Co? Słuchaj, mam dobra. Na Pornhubie, kurwa, wykupione, kurwa... jak masz Snapchatik, masz Pornhubie, mam wykupione pełno alkoholu na płacie. Pornhubie. Tak, rozumiem, co chodzi. Dobra, wariaty, ja zawijam ten, no, zawijam kurwa tam w miasto, idę kurwa sobie trochę przepierdolić jakiegoś nohala. Dzięki wariaty za pomoc! Tak, ma ofera, trzymaj się. Trzymaj się. Olu! Halo! Z tej strony kurwa! Iron Smith! Posłuchaj mnie, dla ciebie trochę trema, na się na twojego syna trochę tremacika. Z tej strony, Iron Smith! Co chcesz, chujozo wściekła od mojego... Co chcesz, chujozo wściekła od mojego syna? Ty kurwa... Co to tak agresywnie? Kurwa, ukaz lubię. Agresywnie. Odcep się od mojego syna, bo puszczę się torbami, ty kurwo. Dam ci temacik, puszczę się torbami, ty kurwo. Dam ci temacik za darmo. Odcep się od mojego syna i chodź w dupę. Temacik ci dam. Tato, ale to kolega z gimnazjum, Oj, nie to obchodzi. Twoja matka była dupodajką, dlatego żeś kurwa się spłodził. Ty kurwa, nie powinieneś mieć telefonu. Oddawaj tego kurwa, K800, 850 i ty kurwo. Oddaj telefon! Muszę kończyć, nie mam telefonu. Przepraszam, nic się nie stało? Dziadu! Kurwa, zapomniałem, że mam podnagrawić gadanie. Dziadu, chcesz sobie kurwa przypomnieć jogurt, stało? No i co z tym eliksirem młodości? Eliksir młodości, dawaj ze mną na kwadrat, że ci pokażę dziadyka kurwa jak działa eliksir młodości! Dobra, tu idziemy. Słuchaj, dawaj za mną. Dobra, ja zaczekam. Nie masz auto, nie wiem, tu, poczekaj. Halo! Czy to znowu ty? Halo? No halo! Nie, ojciec i telefon zabrał, ja dzwoniłem. Na caps locku, o w sumie? Mam temacik dla ciebie, na pogonienie, stary. Nie jestem pewien, nie znam się. Tato! Znowu ten chujoza dzwoni, kurwa. Słuchaj, jak jeszcze raz do mojego syna zadzwonisz, ty kurwo, to cię znajdę i zabiję, rozumiesz? To zapraszam, chodź tu, kurwo. Tak! Taki jesteś! Chłopaki, tak, kurwa, z Mirror Park cię zajebią, rozumiesz? Mirror Park! Ty kurwo! Spokojnie, wkręciłem mu kita, jestem znanym kurwa przedsiębiorcą. Gdzie idziemy? Damy na kwadrat, chujozo. Na kwadrat? Słuchasz im kapu? No, nie. Takie hip-hopu, k-popu, słucham, ale hip-hop może być. Słuchaj, to cię wtajemnicze, kurwa, od kiedy kurwa będziesz działał ze mną, to kurwa zaraz stajesz się młodym, kurwa, człowiekiem na nowo. Dobrze, śledyga! Bujasz się konkretnie! Nawijaj, pan prezydenta! Twoja siostra na się do wózka stało, kurwa, nawijaj, no! Halo! Kto dzwoni? O nie! Ej, pomyliłem, tato, chyba ktoś do ciebie! Halo? To ktoś do mnie? Do mnie ktoś? Do mojego syna czy do kogo? Do twojego syna. Synu, to do ciebie, chyba ktoś chce znowu towaru od ciebie. Tato, nie gadaj tak przez telefon. Poczekaj, nie gadaj tak przez telefon. Halo? Halo? Na pewno będziesz wiedział, o co chodzi. Halo? Ode mnie plik. Plik od ciebie, plik odebrać? Jasne, już odbieram. Pieniądze na pewno się przydadzą. Już odbieram. Zobaczę w maila, dobra? Na mailu zobaczę. Dobra, chodź dziadek, szybko, bo ja muszę ten komputer iść na górę, kurwa, i tobie akurat towar podzielę. Słuchaj, dziadek, to zaczekasz przed klatką, kurwa, ja ci zniosę temat zaraz. Ile tego chcesz? Dwójka, trójka, kurwa? Bo tu ten, wiesz, to jest kryształ młodości, si, kurwa, nie, kryształ młodości, płacz! Me, masz, że tego więcej?
Kurwa, pieniędzy potrzebuję. Dwa. Ile to kosztuje? Wiesz co, zmieniłem! Zbyt jajnie. Zbyt jajnie mowę, czy co? Panowie, spokojnie, to są moi koledzy, oni za mnie biorą właśnie na klatkę, chwilę poczekaj, chodźcie chłopaki do klatki. Dobra. Do klatki, bo to są gangstery, Chodźcie do klatki, dobra. I ta muza tutaj. Dobra, słuchajcie, to ten, oboje, ile chcecie tego towaru? Ja chcę piątkę znowu. Piątkę, dobra, to daj mi tysiak, a ty też mi daj, i ty ile chcesz, też piątkę, to dajcie mi dwa koła, dajcie. Ja nie chcę piątki, ile to kosztuje? Sztukę to za 120, No to dwie sztuki. 240, czyli razem dajcie mi 1240. To poczekaj, podejdę do banku tylko, dobra? No, ja też bym się przydało. No to idźcie do banku, ja idę podzielić towar. Dobra. Ja wiem, że to ten frajer, ja wiem, kurwa. Ale jest kurwa hajca. Spokojnie, matko, słuchaj, nigdy nie wpadłem, wiesz, dawno nie było mnie, kurwa, przez zazwykłą, a teraz zaczynam ten towarem, wszystko jest okej.